Siemano, kolejny odcinek The Long Dark. Witam was z powrotem przy naszym domku, w którym ostatnio żegnaliśmy się z naszym ziomem, który wysłał nas po dzidę. Tą dzidę zdobyliśmy w poprzednim odcinku, przeszedłem całą tą drogę z powrotem. Zajęło mi to chyba 40 minut, o, że możecie to docenić z łapką w górę. Podkładałem różne jakieś takie przedmioty, które poznajdowałem po drodze. I słuchajcie, też po drodze spotkała, kiedy wchodziłem właściwie do tunelu, żeby wyjść tunelem drugą stroną i znaleźć się na tej części mapy, to słuchajcie, spotkałem niedźwiedzia. A tak wyglądało to spotkanie. Ah, not feeling so cocky now, huh? And all it took was for me to go full-on Grizzly Adams. I'd better get out of here before he comes back. No i później już ta droga była w miarę luz. Nudna właściwie. No i co, i wchodzimy teraz poinformować zioma, że mamy całą tą naszą dzidę. Zrobiliśmy, możemy walczyć z niedźwiedziem, ale pytanie, czy w ogóle nasz ziomo przeżył. Na to wygląda. I całkiem możliwe, że naprawił radio. Spear is real. Maybe the legend is also real. Let's hope so, for your sake. Yeah. The bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music. Talking. I think it needs more range. More powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Let me guess. You have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia. Nie, będziemy wracać do tamtych tych, wiesz. This survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Tylko nie to. Now why would those be there? Good question. But for another time. We can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster. To make sure the message gets to the next relay. Do wszystkich będę musiał dotrzeć. You get me two, maybe three of those. And I might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm gonna become the next chapter in his legend. Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was 150 years ago. Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But there's definitely a bear out there, and he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. Okay. I'm on it. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? Zabrzmiała jak jakaś groźba. I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way. I'd really kind of like to find her back. Don't forget about the wolves. Let's get on with it. Swoją drogą ta włócznia ogólnie też
rozdział trzeci, też powstrzymuje wilki, więc niekoniecznie musimy do nich strzelać. Tak generalnie, nie mogę z nim dalej porozmawiać o niczym. Możemy tu wykonać jakieś rzeczy. Buty ze skóry jelenia i tak dalej. No niby to jest, kurde, to może być fajne. A nie, takie średnie w sumie. Tak, mamy w sumie lepsze tak generalnie. Moglibyśmy je wykonać, bo znaczy są ok, nie? Top tier, ale no my też mamy top tier rzeczy założone. Dobra, czyli jakie mamy tutaj misje? Głównie to mamy jedną misję, udać się do tych wież. No i zrobić herbaty musimy. No tak, w sumie tutaj mogę powykonywać chyba te herbaty teraz. No ale to nie będę was teraz zanudzał gotowaniem herbat, więc widzimy się zaraz. No dobra panowie, no to co? Chyba wracamy. Mamy tu mega dużo tych skrzynek do znalezienia tych skrytek, no ale nie chce mi się chodzić, szczerze mówiąc. Mam tyle rzeczy, że naprawdę nie musimy wcale chodzić. Słuchajcie, mamy maksymalną ilość poniżej kilogramów, które mogę zanieść maksymalnie i to aż 6 kg mniej niż mogę maksymalnie wziąć ze sobą. Naprawdę wziąłem najbardziej istotne rzeczy, jakie są mi potrzebne. Nie mamy za dużo wody, nie mamy za dużo jedzenia, nie mamy za dużo puszek, zostawiłem nawet garnek za sobą. Myślę, że spokojnie raczej damy sobie radę przetrwać. Mamy tylko takie naprawdę top tier najpotrzebniejsze rzeczy, typu na przykład zapałki. Zapałki są potrzebne, no żeby rozpalić ogień, tak? Jeżeli by przyszła tutaj sytuacja kryzysowa, no to my sobie taki ogień rozpalimy i wtedy... przetrwamy. Miejmy nadzieję przynajmniej. Jakieś tam flary, no bo to na niedźwiedzia i wilki. No ale generalnie też na niedźwiedzia... Ty, ja bym nie oddałem, prawda? Moje dzidy. Dobra, mamy tą dzidę. Ona jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o walkę. Najbardziej się przydaje. Czy ja mogę sobie jakieś tu szybko... A, mogę sobie tu ją wybrać szybko. Za każdym razem, jak wilka atakuje, to robi pach, pach. Dobra, albo niedźwiedź. No i ogólnie, jak cię ten wilk szarżuje, no to wystawiasz tą włócznię i... Bo widzi jakąś giga włócznię i ucieka. To jest taktyka na wilki. Na niedźwiedzia zgaduję, że będzie taka sama, chociaż podobno miał nas gonić, ale to tylko tak goni nas, ale dla cutscenek tylko. Tak go nie spotkaliśmy raczej w lesie randomowo. Nigdy tak nie było, że sobie randomowo szedłem i nagle był w lesie. Ta mega sceneria tego lasu, takiego pustego i takich drzew mi się kojarzy z taką pierwszą grą, w której miałem chyba styczność na PlayStation 1. To było mega dawno temu, 2006 rok, coś takiego. I była taka gra wojskowa i ludzie do mnie strzelali za drzew, a ja nie wiedziałem co mam zrobić. Ale była mega tak tragiczna grafika, że dosłownie było tylko i wyłącznie puste pole i takie słupki drzew. I to było jakby koniec grafiki, nie? Tutaj to przy tym co tam było na tym playaku, to jest łogłościu. Tam w ogóle żadnej trawy, nic nie było, tylko... Płaska powierzchnia i słupki drzew, i sosny. I ktoś do ciebie strzelał i musiałeś, nie wiem, uciekać albo odstrzelić gościa. Ale to była mega taka chyba ciężka, taktyczna gra. I tam trzeba było się skradać, podejść przeciwnika i ostatecznie go zabić. A ja miałem 6 lat, więc nie umiałem w tą grę grać. I byłem strasznie sfrustrowany, że mnie zawsze zabijali. Pamiętam, że ani razu w tej gierce... Nothing to drink. Pamiętam, że w tej gierce ani razu nie zdarzyło mi się zabić przeciwnika. Grałem to chyba, nie wiem, tak z 10 godzin myślę, że coś takiego, aż później już mi psycha tutaj siadła. Już odinstalowałem tą gierkę. Czy tam, no odinstalowałem. Wyciągłem płytkę, wiadomo, playaczek jeden. Dobra, musimy się udać te trzy miejsca. Zaczniemy od prawej strony. Od prawej, bo to taki samotny wilk, że tak powiem. Samotna wieża, to tam idźmy. Na szczęście ogólnie wilki nas teraz za bardzo atakować nie będą, bo ja mam tego. Nie mam przy sobie żadnego mięsa, więc spoko. Chyba, czy tędy dojdziemy tam? No powiedzmy, że tak, no. Dzidę przed siebie. Jakoś to będzie, chyba będzie git. Dobra, jak tam teraz możemy biegać, to jest w porządku.
Jeżeli bym szedł na tym, na czerwonym, z czerwonym ekwipunkiem i o się kręca, jaka to była podróż długa. Mega za długa była ta podróż. Powoli mi się nudzi ten The Long Dark, tak szczerze mówiąc. Chociaż nie no, tak. The Long Dark mi się nie nudzi, ale nudzi mi się to podróżowanie. Mega za odległe są to tereny. Powoli ten chodziak, to chodzenie tutaj zaczyna się nudzić. The Long Dark się nie nudzi, bo tutaj raz na jakiś czas masz wilki, coś trzeba robić. Masz jakiegoś zioma, walczysz z niedźwiedziem, no to jest mega spoko, ale samo chodzenie w tej gierce i przemierzanie tych wszystkich kilometrów, no nie wiem, to chyba nie jest dla mnie. Zawsze mówiłem sobie, że chciałbym zagrać w tego, w jakąś chodziankową grę. Teraz to już bym nie chciał na pewno. Zdecydowanie. Co to jest? Owoce dzikiej róży. My byśmy potrzebowali huby buby. Nigdzie tu nie ma huby buby. Huba buba to jest ostatnie, co mi potrzeba do wykonania tej misji. Chcę ją wykonać w końcu. To jest najcięższa z misji. Niedźwiedź? S. Wieże? S. Dać babulce 2000 kalorii? S. Znaleźć hubę bubę? To jest kurwa hardcore tutaj. Jeżeli chodzi o tą gierkę. Myślę, że na poprzednich lokalizacjach było bardzo dużo huby buby. W tym Milton, z tego co pamiętam. No ale do Milton już się nie uda, więc... Lina mi się zerwała. Chociaż znaleźliśmy nową linę. Ale wątpię, że to tak działa, że ja znalazłem nową linę i mogę do Milton się udać. Po drodze jak też wracałem w ogóle tutaj na... O kurde, co się stało? Jak wracałem do tego... Kurwa, no proszę. Okej, czyli nie tędy. Jak wracałem do naszego zioma, tak? Tego co nam zlecił to, że mamy iść po tą włócznię, nie wiem jak się ta postać nazywa. To jak szliśmy po tą włócznię, to spotkaliśmy tego zioma, co standardowo sobie siedział przy ognisku i opowiadał jakieś głupoty, no nie? No to klasycznie jak już wróciłem, to już go nie było. To jeszcze chciałem powiedzieć dla widza. No i to chyba wszystko z ciekawostek. Nagrałem dla widza, jak wracałem interakcję z niedźwiedziem, bo to coś tak czułem, że może się coś wydarzyć. Więc nic was nie ominęło. Generalnie, no git. Myślę, że do końca giereczki już niedługo, prawda? Chyba tak mi się wydaje. Ale... Nie, chyba nie. Nie wiem w sumie, nie mam żadnego pojęcia, czy jest jeszcze długa podróż, czy niedługa podróż. Ale obawiam się, że niestety długa podróż jeszcze. Znaczy obawiam się. No może będą jakieś ciekawsze lokalizacje niż góry i chodzenie tylko... przód. Tutaj nic się kurwa nie dzieje. Ogólnie to możemy chyba iść... Chyba nawet musimy iść tam. Czyli tutaj w lewo wydaje mi się, że to jest odpowiednia droga. Prawda? Oczywiście, że nieprawda. Tak się tam dostać. Szkoda też, że jest niestety noc i nic nie widzę. Ogólnie zaopatrzyłem się w mega dużą ilość kawy, jak możecie zauważyć. Ale to z tego względu, że nie mam łóżka, żeby się kimnąć, także ani tkanin, żeby zrobić sobie prowizoryczne taką łóżkę, jak to się nazywa, takie... Jak to się nazywało? Survival, tu będzie schronienie. Więc niestety, jeżeli padniemy, to już padniemy. Dlatego... O kurde. Dlatego spora ilość kaw się przyda. Nie wiem, jak się tam dostać do tej wieży. Na razie idźmy przed siebie, może znajdziemy taką drogę, dróżkę. Może po prostu tu i w prawo i będziemy. O, tutaj? No to wygląda jak trochę droga. Tu nie ma jakiejś skrytki? Co to jest tam? Chyba kłoda zwykła. Dobra, dobrze idę? Kurde, tak na 90% chyba dobrze.
Ta wygląda na dobrą drogę. Jest git, bierze. O, czemu skręciłem sobie kostkę? Ale bez sensu, jestem nieprzeciążony i skręciłem sobie kostkę? Przecież to nie miało tak działać podobno. Ty, no nie mam bandaża, kurwa. Bo myślałem, że nie będzie mi potrzebny. A pozbyłem się wszystkich materiałów. No to nie jest dobrze akurat. A ze skręconą kostką wchodzić to jest... wyjątkowo głupi pomysł. Możemy się napić herbatki, którą zrobiłem. Żeby ból przynajmniej tutaj wyleczyć. A, nie mam też tej herbatki. No to... to chociaż tapsy mam, prawda? Że mam tapsy? Mam, dobra, na szczęście. Zajmę na ból. Wyleczono. Czy ja dobrze idę? No kurwa... średnio chyba. Wydaje mi się, że tak nie wiem jak tu wejść. Jak tam wejść? Na tą górę. Jeszcze dalej musimy naokoło? Nie marudź. Aj, nie mogę teraz biec. Mam nadzieję, że to tam po tych 4 godzinach, bo to jest... wilki. Tu jest napisane, że po 4 godzinach, ogólnie czas regeneracji 4 godziny, więc mam nadzieję, że to się samo zregeneruje, prawda? Co tu się dzieje? A to ja tak? To wilki, ja? Nie. Widzę cię. O kurwa, jakie osy. No jest problem, jestem debilem. Ja pierdolę no. Ale lipa, nie? Zapomniałem kurwa przeładować. To się dzieje. Dobra, jest problem. Jak nie mam innych broni? Przecież mam spluwę, ale mam uszkodzony ten pewnie, tak? Rędkę. Dobra, no to liczymy na to, że wieży... Ładuj, ładuj! 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 Strzelaj! Dobra. Przecież on to automatycznie ładuje. Ładuj. 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 Kurwa mać. Myślałem, że jak klikam w ogóle sam lewy, to mi się automatycznie tego wystrzeliwuje, a to trzeba przymierzyć. Dobra, nie jest dobrze, co mi jest? Pewnie wszystko. O! Zajebiście. Umarliśmy, nie? Siema, tu jakaś skrzynka jest może? Jest. Proszę, bandaż? O! A to interesujące akurat. No dobra, to użyj bandaż. A opatrunek z brodawki co daje? W ogóle. Co daje opatrunek z brodawki? Spróbujmy na ryzyko... A, ryzyko infekcji chyba daje. Do dupy. Przydałby się bandaż. Ewentualnie możemy podrzeć swoje własne ubrania. 5 bandaży mamy, dobra, żartowałem. 5 bandaży? A tak, 5 bandaży, dobra, jest. Tylko nie ma, to tam chyba w środku było te 5 bandaży, tak? Chyba tak. Chyba, że nie zauważyłem i wcześniej już miałem 5 bandaży. No dobra. Ugryzienie wilka, skręcony nadgarstek. Kurwa, ale mnie poharatali. Dobra. Ból. No to ból to nie. Ból to tapsami trzeba. Dobra. A, jest herbatka. Naprzeciwbólowa. Nie zauważyłem. Dobra, no to jesteśmy na miejscu i co ja mam tutaj zrobić? Ciśnij J, aby uzyskać więcej informacji. Przynieść części transporterów każdej zwierz na opuszczonym torfowisku. A, dobra. Części transporterów. Tutaj coś znajdziemy, to są jakieś skrzynki, mógłbym je teoretycznie porąbać, ale to mogę zrobić tylko i wyłącznie z buta. Bo mi się nie chce.
Siekiery też nie wziąłem, uznałem. O, wezmę to. Podrzemy to później na kawałki. Lary morskie są wyjątkowo jasne i głośne. No dobra. To co, spadamy chyba, nie? Bo tu już nic więcej nie ma. I teraz na drugi koniec musimy iść. No nic, widzowie, co? Taka giereczka. Mogę wam tutaj w teorii zatrzymać odcinek. A jak wejdę skałami, zejdę, to mogę tak zejść? Pewnie, że mogę. Bo jestem koksem. Dobra, damy radę, widzowie. Będzie szybko, szybka podróż. No już nie przesadzaj. Nie było, kurwa, tak... Tak tego. Wysoko. Coś mi jest w ogóle? Nie, no wszystko jest git. A to bym jeszcze pozbierał ogólnie. Bo to mi się przyda na zrobienie jeszcze tylko jednego bandaża, bo jeszcze jeden bandaż z brodawki muszę zrobić. W ogóle ta brodawka się generalnie przyda do tego, jakbyśmy tutaj... Zabrakło nam środka antybakteryjnego. Chociaż właśnie jak pies nas pogryzł, to nie jest tak, że pies ma mega tego? Mega czystą twarz? Coś tam jest, jakieś takie powiedzenie o tym, o psie, nie? I że rany, coś tam. I chyba powinno być dobrze. Proszę się, lodzie, nie załamywać. Szybko, 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 szybko. Hit. S? Czy to dopiero po jakimś czasie, tak? Mamy chwilę, żeby przebiec. To dobrze. Myślałem, że to może być tak, że randomowo, raz na jakiś czas po prostu szybko się złamie, a raz na jakiś czas po prostu wolno. No i chyba mamy określony czas, po którym dopiero ten lód się złamie. Dobrze, idziemy? No zajebiście idziemy, trochę bardziej w lewo w sumie. Tak, będzie git. No długo nam to zajmie, no. Widzimy się na miejscu, widzowie? Bo to tutaj się raczej nic ciekawego nie zdarzy, tak mi się wydaje. To będzie tylko tempo i wyłącznie bieganie prosto. Widzimy się już przy wieży. Dobra, panowie i panie w sumie też. Co? Jesteśmy przy wieży. Tak mi się wydaje. Schemat dość podobny, pewnie wchodzimy na wieżę, nic się ciekawego jakoś mega nie wydarzy. Chodźmy przy tym. Przy bokach. Chociaż generalnie, jeżeli jesteście w takim miejscu, jakim ja jestem teraz, to generalnie... A zajebiście, nie? Generalnie nie chodźcie przy bokach. Taka jest zasada. To nie tędy? No dobra. To którędy? A wiecie, że ja nie rozpalę ogniska? Tak generalnie. Nie wiem, to nie wiem, którędy ja tam mam wejść na tą wieżę. Tędy po lewo, więc mi się odechciało grać, nie? Nie no, słuchajcie, wieża jest po lewej stronie. A czekaj, tu chyba na tą wysepkę i tu jest jakiś most. Tak jest narysowane. Ale chyba źle jest narysowane, bo tu mostu nie widzę. Ty, jak mam wejść tam? Gdzie w ogóle jest ta wieża? No tam jest wieża. Czy nie? Chyba niekoniecznie jednak. No i patrzcie, tam nie wygląda wam jak wejście do tego? Że tam wychodzisz za tego, idziesz na wieżę? Mi to fest wygląda, jakby tam było wejście. Ale kurwa, najwidoczniej no nie jest. Chyba, że sprint. No musimy coś zrobić, bo zaraz ginę, jeżeli nie zrobię.
Dobra, sprintuję tam, jak nie wyjdzie, to trudno. O. No to wczytaj. Ty, to jak ja mam się tam dostać? Nie, no zaraz mnie rozdupcy coś. Nie mam wcześniejszego zapisu. I o, cię kręca, dobra, widzimy się już na wieży. Dobra, ogólnie do tej wieży trzeba było pójść jakoś mega dziwnie, bo musiałem w sumie zacząć od tego. Od torów i jakoś tu przejść, a bo wy nie widzicie i tak myszki. No to jakoś tak mniej więcej tu i tak po boku i tutaj. No tak mniej więcej. No i tutaj znajduje się ta wieża, zobaczymy co tutaj jest. No i nie będę wam pokazywał tej wędrówki, bo ona jest mega kurwa nudna. Niedźwiedź kurwa. Prawdziwy. Ty, co się dzieje? Włócznia. Dobra, mam go? Zabiłem go? Nie, proszę, żebym ja tu nie wracał z powrotem. I have to stop this bleeding. Ostatni punkt kontrolny minutę temu ktoś pomyślał, dzięki twórcy The Long Dark, szefowie. Ty, ale podobno na niego miało działać też oświetlenie. Ale to... Gdzie? A nie chciałem wam tego pokazywać, a jednak. O kurwa, stop! Dobra. Ach, mam to. O kurwa, ale epicka walka, skoro że w nocy i nic nie widać. Idę ci kurwa. No chodź tu. Chodź tu. Chodź. A, czyli my go nie zabijemy tutaj, widzowie, wiecie? Nie da rady. My go jedynie możemy skaleczyć, że on sobie pójdzie. To ostateczna bitwa przyjdzie kiedy indziej. Ja pierdolę, to butelka u mnie. Dobra, no ale on tu idzie nadal, skurwysyn. Nie znudziło mu się. Teraz przynajmniej coś widać. Krowotok, niedobrze. Proszę zostawić wieżę w spokoju natychmiastowo. Co się dzieje? Czemu umieram? Co się kurwa... No co? Jeszcze raz. Czyli dobra, czyli my ogólnie nie pokonamy tego niedźwiedzia, nie da rady. A nie, dobra, co on robi kurwa? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Halo? Co się... On sobie pobiegł. Dobra, ale teraz będziemy mieli... co to było? To było sta. Ten sznur z tego. Dobra, ale teraz będziemy pewnie mieli z nim styczność troszeczkę częściej niż mieliśmy wcześniej. Czyli teraz faktycznie będzie nas atakował i ja się będę musiał bronić. Co delikatnie utrudnia moją eksplorację. Ale dobra. Musimy tutaj pobrać... Co musimy pobrać? Coś musimy z tym wziąć, tylko nie wiem gdzie to znajdę. Odpalę może flarę, bo inaczej to może być ciężko. A, to tutaj, standardowe miejsce.
Dobra, weźmy brodawkę. Znowu mi przeczucie powiedziało, żebym odpalił nagrywanie. Tak mówię, kurde, może te wyczyszczę te wieże i tego nie zrobię. A mówię, a może coś się wydarzy ciekawego. I drożę. Dobra, no to mamy ten transporter i lecimy dalej. Ja idę do kolejnej wieży. Mam nadzieję, że bez niedźwiedzia idę. Ten niedźwiedź idzie sobie... Akurat kurczę gdzieś indziej. Oj, zbagowałem się, już nie wrócę. O, stupa. Trzeba skoczyć. Dobra. Dobra, chyba tędy w ogóle zejdę, bo powinno być okej. Trochę ułomnie, ale... Damy radę, dobra. O, zajebiście. Nie no, nie wiem czemu sobie coś złamałem. Krwotok, świetnie, umrzemy. Nie mam bandaża, mam bandaż. Użyj krwotok. Dobra, nadal tracę chyba życie. Co mi jeszcze jest? Skręcony nadgarstek. No mogło być lepiej. Jakieś ubrania. Możemy to podrzeć. Proszę powiedz, że dasz mi... Skórę mi dasz, super. Tylko tego, czego nie potrzebuję. To zniszczmy może to. O, tkaninę mi da. To zniszczmy to jebać. To jest ogólnie fajne by było to ulepszyć, ale no bandaż jest nam teraz aktualnie bardziej przydatny. Dobra, bandaż i teraz tak. Cyk, a nie mogę tutaj wybrać bandaży. Ekwipunek, leczenie, bandaż, użyj. Skręcony nadgarstek. Cyk. To użyjemy na prawą dłoń, ryzyko infekcji. Dobra. A to przeciwbólowe na lewą dłoń. Dobra. Myślę, że jest git. Myślę, że idę dalej, zapisuję giereczkę. I raczej powinno być wszystko w porządku. Mega dużo zabiera ten niedźwiedź. Także no co. Chyba wolałbym go odstraszać. Mam nadzieję, że nadal to działa. Albo że w ogóle to działa, że jak strzelę, to on ucieka. Będzie trzeba to przetestować. Na razie idę przed siebie, w lewą stronę, mniej więcej gdzieś tam. Do tamtej wieży i to będzie ostatnia wieża, którą musimy tutaj odnaleźć, uruchomić. Nie uruchomić, tylko zebrać z niej tego. No. Zebrać z niej jakieś tutaj majsterkowe rzeczy. Dobra, muszę się przedostać na drugi koniec. Tyle. Widzimy się zaraz przy tamtej wieży. Albo przy ataku niedźwiedzia. Dobra, widzowie. Przyjście tutaj po raz kolejny trwało jakieś 40 minut, więc na tym etapie bardzo się cieszę, że nie pokazuję wam tej drogi bez... Mega długa i mega nudna. Generalnie. Oczywiście, że jest tu kurwa niedźwiedź. Nie obchodzi go pewnie, co? To, że ja do niego strzelam. Kurwa, ja nie mam życia, więc jak on mnie zaatakuje, to jest dupa. Czemu akurat wieżę tu wieżę ma chronić? Wypierdupsaj. Ty, no nie miałem go strzałami też przestraszyć? Nie widzi nas chyba. O kurwa, widzi. Jak chuj widzi, giga widzi. Pierdalam stąd. Dobra, lepsze to niż śmierć od tego. Od niedźwiedzia. Dobra. I tak bym się wywalił. Jakbym mnie zaatakował, to już by był koniec generalnie, więc. Dobra, złamałem tylko nogę. Puszczaj. Dobra, no raczej nie jest tym mistrz górskich wspinaczek, mam nadzieję. Dobra. Jest dobrze, co mi jest? ryzyko skręcenia. Nic mi nie jest, tylko dostałem obrażenia, więc git. Delikatnie schodzimy bardzo. Dobra. Tutaj też delikatnie bardzo. Dobra. Dobra. Mamy to.
I co teraz? Teraz wracam z powrotem. Wracam do naszego zioma, oddać mu te przyrządy, które zebraliśmy. No i nie pokazuję tego, bo to jest naprawdę tylko chodzenie z punktu 1 do punktu drugiego. Jest to mega nudne i mega ciężkie, bo tutaj musisz specyficznie bardzo chodzić. Badacz zaczął palać, więc tak mega dziwnie trzeba tutaj chodzić. Jest to mega kurczę nudne. Widzimy się, jak już będziemy gdzieś blisko tego naszego zioma. Chciałbym podnieść pióro kruka. A coś czuję, że jeszcze długa seria, duża ilość odcinków przed nami, więc wolałbym, żeby widz nie usnął. Dobra, kolejna misja wypełniona, idziemy dalej. Co, ja ogólnie próbowałem sobie wyjść z regionu, a tu się jakaś sytuacja dzieje. No. I co teraz? Nie do końca rozumiem, o co tu chodzi. A, dobra, to jest cutscenka, okej. Dobra, myślałem, że jakby ja nie mogę wyjść z tego miejsca. Gawra starego niedźwiedzia, zaraz mnie szlak trafi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja zadupcałem 50 minut, żeby stąd wyjść. Co może zrobić jeden człowiek, rozdział trzeci? Trzeba po cichu. A ja nie mam jej przy sobie? Brak w broni ekwipunku. A, ja nie mam nic w ekwipunku z tego co widzę. Ani jednej rzeczy? Ani jednej, oprócz ciuchu. Szukamy broni, dobra. Damy radę, widzowie. No i wreszcie się coś dzieje. Przynajmniej. Chyba musimy się wspiąć na górę, tak mi się wydaje. I chyba musimy zrobić to po cichu. Możemy tam jeszcze wyjść, ale chyba to nie jest dobra droga. Okej. Oj. Chyba nas wyczuł. Widzowie. Kurwa. Ja się domyślam, że każdy, kto ogląda tę serię, to nie tego się spodziewa po serii z grami, że ja nagle tutaj będę wyskakiwać, jak się uderzę w głowę, ale problem jest taki widzowy, że no tak się stało, że się niestety program mi wydupcył widocznie z jakiegoś powodu i się nie udało zrenderować odcinka, więc będę musiał wam to w taki tylko i wyłącznie sposób pokazać, czyli wezmę gameplay po prostu jakiegoś zioma i wam tutaj wstawię ten gameplay. No i sorry jeszcze raz, że nie ma tam mojej reakcji. To była dość ważna scena, ale no. No stało się jak się stało, no. Co? I widza. Nie no, taki ze mnie osioł, że to jest. Gotcha. Sorry. Such a majestic creature. I didn't want to kill you. But this new world will make murderers of us all. Kinsey.
The bear is dead. Oh! Good. You're up. And just in time. What happened? You passed out. I let you rest since I needed time to fix the radio. Ha! What did I tell you? Those transponder parts did the trick. They were perfect. You did good, Mackenzie. You did good. Signal strength looks like it might be sufficient, but who knows how long it'll last with this unpredictable aurora in the sky. Okay. So can we call Perseverance Mills? I've already set the frequency. Just toggle the call button and cross your fingers. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. A. Pozostaje nam nic innego, jak wezwać tą pomoc. Więc to zróbmy. Here goes nothing. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? We need help. There's some kind of quarantine situation. Hello? What do you mean, quarantine? Is there a doctor with you? Any doctor or medical assistance, anything? Or come on. Can you? Damn it! No! Damn it! Sorry, Jeremiah. Only chance for what? You need to find your lady friend. I need to reach someone too. That's my only chance. Well, we can find another radio. Or repair this one. Get new parts. No. There's only one way now. You need to do it. Me? Need to do what? You need to take my message. You need to deliver it for me. It's important. You need to do it for me, Mackenzie. It'll be weeks before I can travel that far. You need to do it for me, Mackenzie. Okay, okay. Take it easy. You don't understand. You don't understand what's coming, Mackenzie. You have to take my message. But none of the rest of it matters. Okay, Jeremiah. I'll take your message. It's only a little detour for you. On the way to Perseverance Mills. A little detour that can change a lot. Maybe everything. I'm listening. Go through Carter. You'll need to get the old elevator system working. With the Aurora, it just might work. Go through Carter, the lower part of the dam. Look out for- Yeah, I know. Unstable. Through Carter, out the other side. You'll find your way to Signal Hill. Old weather service radio there. More powerful than my shortwave. You should be able to reach them. Reach who? I'll give you the frequency. Ask for Atwood. Atwood. Got it. What's the message? Wintermute. Wintermute? Yeah. Just that. Atwood will know what it means. Once you've done that, keep following the road north and you'll eventually get to Perseverance Mills. You'll start seeing the signs a few days' walk out. Oh. Okay. Got it. Then what will you do? A couple more days to recover, and then something else I gotta do. You're in no state to relax, Mackenzie. It's a short trip. Gotta take. And with the old bear out of the picture, I may have half a chance now. Thanks to you. Well, don't make all my hard work keeping you alive be for nothing. Good luck finding your lady, Mackenzie. I hope she
is okay. This upside down world won't be easy on the good people. Thanks. She's out there somewhere. And she's a strong one. She'll make it. And I'll find her again. In Perseverance Mills. Don't forget about Atwood. Take care of yourself, Jeremiah.